Ten 600-tonowy kolos za mną o średnicy zwierciadła 32 metrów to ambitne przedsięwzięcie naukowców z Toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Największy radioteleskop w Polsce i w ogóle w tej części Europy, w budowie którego brało udział wiele zakładów przemysłowych z całej Polski, stanowi on ważny wkład Polski w międzynarodowy program obserwacji astronomicznej. Witam Was wszystkich serdecznie z Centrum Astronomii UMK w Piwnicach. Dziś jak zwykle trochę historii, ciekawostek i współczesności o tym miejscu. Koncepcja budowy największego w Polsce radioteleskopu pojawiła się w połowie lat 80. ubiegłego wieku. Inicjatorami tego ambitnego planu byli pracownicy Katedry Radioastronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Co prawda, obserwatorium astronomiczne w Piwnicach posiadało już radioteleskop o średnicy czaszy 15 metrów, ale naukowcy zdawali sobie sprawę, że jest on zbyt mały, przede wszystkim w kontekście współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Żeby nie wypaść z gry, potrzebne było więc większe urządzenie. Budowa takiego radioteleskopu to spore wyzwanie. Nie wystarczy zebrać tylko środki finansowe na jej realizację. Nie można go po prostu kupić w sklepie albo zamówić u producenta. Ponadto realizacja takiego przedsięwzięcia wymaga zebrania odpowiedniego zespołu, który sporządziłby plany i wykorzystał możliwości wytwórcze już istniejących zakładów produkcyjnych na terenie Polski. Po przygotowaniu wstępnego projektu pod kierownictwem inżyniera Bujakowskiego skierowano zlecenie do Centrum Eksportowego Simpex w Katowicach na wykonanie projektu techniczno-roboczego. Najważniejszym zadaniem było znalezienie generalnego wykonawcy, lecz po dłuższych poszukiwaniach okazało się to niemożliwe. Rola generalnego wykonawcy spadła więc na Katedrę Radioastronomii, która musiała na terenie całej Polski szukać zakładów produkcyjnych, które byłyby zdolne wytworzyć poszczególne elementy. I tak oto wykonanie większości podzespołów podjęła się Huta Zabrze. Najwięcej trudności sprawiło znalezienie wykonawcy dla ponad 3-metrowego lustra Cassegrena, którego precyzja wykonania musiała być ogromna. Hiperboliczna powierzchnia lustra musiała być wykonana z dokładnością co do 0,001 mm. Wykonanie modelu lustra przypadło zakładowi metalurgicznemu POMET w Poznaniu, a odlew wykonały zakłady w Pile. Dalszą obróbkę termiczną wykonała fabryka maszyn górniczych Famago w Zgorzelcu, dzięki specjalnemu programowi opracowanemu przez Politechnikę Gliwicką. Malowanie lustra dokonano natomiast w gliwickich zakładach urządzeń technicznych. Kolejnym trudnym zadaniem było przygotowanie 32-metrowej czaszy radioteleskopu. Obciąganie blach na panele do czaszy wykonały zakłady lotnicze w Mielcu. Ogromnych rozmiarów łożysko to dzieło zakładu maszyn budowlanych Bumar w Zawierciu, a przekładnie do napędu wózków zakupiono w bielskiej fabryce reduktorów Befaret. Kiedy wszystkie podzespoły były już gotowe, należało je przewieźć tutaj, do piwnic i zmontować razem. Belki montażowe i stalową konstrukcję czaszy podjął się wykonania gdański Mostostal. To również gdański Mostostal przyjął zlecenie montażu wszystkich elementów razem. Prace montażowe ruszyły w roku 1991. Tyle lat zajęło przygotowanie wszystkich elementów. Scalanie konstrukcji radioteleskopu trwało 3 lata. Pod koniec roku 1994, to jest po ponad 10 latach od pojawienia się koncepcji, urządzenie wreszcie było gotowe. B
Do funkcjonowania radioteleskopu niezbędna jest możliwość sterowania nim. Elementy napędowe zostały zakupione w niemieckiej firmie Lenze, a wykonawcą systemu sterowania był toruński elektromontaż. Sami widzicie, jak wiele zakładów produkcyjnych z całej Polski brało udział w realizacji nietypowego przedsięwzięcia. Radioteleskop został umiejscowiony w obserwatorium astronomicznym w miejscowości Piwnice, 12 km od Torunia. Lokalizację obserwatorium wybrano już wiele lat wcześniej, tuż po wojnie. Wtedy przeznaczone było dla nowo powstałych katedr astronomii i astrofizyki przy Uniwersytecie. Tuż po wojnie zamierzano prowadzić obserwacje tylko za pomocą zwykłych optycznych teleskopów. Wybierając miejsce położenia obserwatorium, wiadome było, że nie może znajdować się bezpośrednio w mieście, ze względu na zakłócenia sztucznym światłem. Miejsce nie mogło też znajdować się za daleko od Torunia, ponieważ to utrudniałoby przemieszczanie się pracowników i studentów. Wtedy, tuż po wojnie, ta lokalizacja wydawała się dobra. Teren zalesiony, słabo zaludniony, ale miała jedną wadę. Znajdowała się na północ od Torunia, a bardziej dogodna lokalizacja znajdowałaby się na południe od miasta. Pytanie, dlaczego? Ponieważ ważniejszym horyzontem do obserwacji nieba jest południowy horyzont. Więcej obiektów na niebie defiluje pomiędzy zenitem a punktem południa niż pomiędzy zenitem a punktem północy. Lokalizacja obserwatorium na południe od miasta sprawiłaby, że widok gwiazd nie byłby zakłócany przez światła i dymy pochodzące właśnie od miasta, ale na południe od Torunia znajduje się poligon, co przekreślało możliwość umiejscowienia tam obserwatorium. Jak działa taki radioteleskop? Jakie są jego zadania? Co obserwuje? Aby zrozumieć, co badają radioteleskopy, trzeba powiedzieć kilka słów na temat promieniowania elektromagnetycznego, emitowanego przez różne obiekty w kosmosie, które dociera do naszej Ziemi. Problem polega na tym, że ziemska atmosfera przepuszcza tylko część tego promieniowania. I tak oto dociera do nas bardzo wąski przedział fal widzialnych, które są po prostu widzialne dla ludzkiego oka, a które astronomowie mogą obserwować za pomocą teleskopów optycznych umieszczonych pod takimi oto kopułami. Oprócz przedziału fal widzialnych dociera do nas również poszatkowany przedział fal podczerwonych oraz najszerszy przedział fal radiowych. I właśnie badaniem tego ostatniego przedziału promieniowania elektromagnetycznego zajmują się radioteleskopy. Zasada działania urządzenia jest dość prosta. Po skierowaniu radioteleskopu w odpowiedni rejon nieba, fale radiowe z niego dobiegające są skupiane przez zwierciadło, czyli czaszę. Po skupieniu fale radiowe odbijane są w kierunku zwierciadła wtórnego. Następnie to wtórne zwierciadło kieruje je z powrotem w kierunku czaszy, ale tym razem do jej środkowej części, gdzie znajdują się odbiorniki. Przekazują one zebrane dane do tak zwanej sterowni, gdzie następnie poddaje się je analizie. Dzięki zbieraniu fal radiowych możliwe jest prowadzenie różnego rodzaju badań. Na przykład analiza zebranych win radiowych pozwala określić skład chemiczny w obserwowanym obiekcie astronomicznym. Jednym z głównych badań prowadzonych przez obserwatorium w Piwnicach jest obserwacja fal radiowych emitowanych przez cząsteczki alkoholu, konkretnie metanolu,
Umożliwia to podgląd tego, co dzieje się wokół powstających młodych, masywnych gwiazd. Obserwacja tych gwiazd jest ciekawa, gdyż to one zakończą swój żywot jako supernowe lub czarne dziury. Obserwuje się dynamikę materii, jej fizyczne właściwości, gęstość, temperaturę. Inne fale, jak na przykład światło, nie są w stanie opuścić tak gęstego środowiska i udzielić nam informacji. W jeszcze innych zakresach nie ma instrumentów odpowiedniej czułości i rozdzielczości, aby badać takie detale. Jednym z głównych osiągnięć dokonanym radioteleskopem w Piwnicach jest przegląd płaszczyzny Drogi Mlecznej na linii 6,7 GHz. Umożliwił on wyszukanie obszarów, gdzie powstaje emisja od cząstki metanolu, a zatem obszarów narodzin masywnych gwiazd. Po podsumowaniu tysięcy godzin obserwacji wykonano dokładny katalog takich rejonów, który stał się doskonałym materiałem do dalszych badań przez radioastronomów z całego świata. Odkryto 100 nowych obiektów i zarejestrowano ich różnorodny charakter, zmienne okresowo, zmienne i stabilne. Obserwatorium prowadziło również badania nad pulsarami. Jednak obecnie nie są już one kontynuowane ze względu na duże zakłócenia występujące w tych częstotliwościach, w których nadają pulsary. Mowa jest tu o zakłóceniach wytwarzanych przez ludzi. Do zwiększenia zakłóceń przyczynił się znacznie rozwój telefonii komórkowej. Astronomowie prowadzą badania fal radiowych, aby uzupełnić to, co widać na falach widzialnych. Pojedyncze radioteleskopy mają jednak pewną wadę. Widzą nieostro. Aby uzyskać ostre obrazy, radioteleskopy łączy się w sieci. I tak oto radioteleskop z Piwnic jest częścią tzw. sieci VLBI, która zrzesza obserwatoria radioastronomiczne na całym świecie. Obserwacja tego samego fragmentu nieba w tym samym czasie przez różne teleskopy umieszczone w dużej odległości od siebie daje możliwość uzyskania dużo większej rozdzielczości obserwacji. Na przykład, łącząc ze sobą kilka radioteleskopów oddalonych od siebie o 1000 km, uzyskujemy taką samą rozdzielczość, jaką miałby jeden ogromny radioteleskop właśnie o średnicy czaszy 1000 km. Radioteleskop z Piwnic, oznaczony nazwą RT4, na tle pozostałych urządzeń zagranicznych jest urządzeniem średniej wielkości. Podobnej wielkości radioteleskopy zostały zbudowane we Włoszech i w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Większy radioteleskop znajduje się we Felsbergu w Niemczech i jego średnica czaszy mierzy 100 metrów. Natomiast największy na świecie radioteleskop znajduje się w Arecibo w Puerto Rico. Jego nieruchoma zresztą czasza osadzona jest w leju między górami i mierzy 305 metrów średnicy. Wykorzystywany jest przez Stany Zjednoczone m.in. do programu SETI, poszukiwania sygnałów od pozaziemskich cywilizacji. Dziś naukowcy z Torunia prowadzą badania za pomocą radioteleskopu o średnicy czaszy 32 metry, ale już myśli się o jeszcze większym urządzeniu, radioteleskopie RT5, którego średnica czaszy miałaby około 90-100 metrów. Dziękujemy Wam za oglądanie naszego filmu i zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. A jeżeli macie jakieś pytania związane z tematem dzisiejszego odcinka, to zostawiajcie je na dole w komentarzach. Tymczasem żegnamy się z Wami. Do zobaczenia. Cześć.